Cześć, to jest Kaja, a to są moje Insta historie. Ojej, to dobre, tak. Tego dnia, to był bardzo szczęśliwy dla mnie dzień, ponieważ dostałam 4 Fryderyki za płytę Zebra. Wyjawiłam wtedy wszystkim też dla mnie bardzo szczęśliwą nowinę, że jestem w ciąży. Oświadczył się mi mój przyszły mąż. No to był wielki mu dzień. Oj, super kękę. Bardzo, bardzo fajna przygoda. Inteligentny raper z Radomia. Przepięknie skomentował w swój raperski sposób piosenkę Supermankę. Bardzo lubię to zdjęcie. Zostało zrobione w Tel Awiwie, w Izraelu. Kilka lat temu, czego nie widać, mam nadzieję. Ale to nie chodzi tutaj o mnie. To jest zdjęcie z przekazem. O, jakie my tu piękne, gładkie jesteśmy. Cudowne. To było w ogóle przypadkowe, ale ja nie wierzę w przypadki. Ale nie umawiałyśmy się w każdym bądź razie. Spotkałyśmy się w restauracji. Od razu zrobiłyśmy sobie zdjęcie. No jest wspaniała. Uwielbiam cię, Ewa. Pozdrawiam serdecznie. Niestety jeszcze nie zaczęłam ćwiczyć. To jeszcze wiem, że nie padło to pytanie, ale wiem, żeby padło. O! To piękne zdjęcie. Piękne zdjęcie. No aż chciałoby się powiedzieć, że to jest Święta Trójca. I od razu widać, gdzie jest Jezus, nie? A wiecie dlaczego? Dlatego, że to zdjęcie było robione w kościele. Śpiewaliśmy kolędy. Obu panów bardzo, bardzo lubię, bardzo szanuję. Obu panów uważam za artystów ze swoją wizją, wiernych sobie. No i jak widać, sami przystojniacy, a ja uwielbiam się otaczać przystojnymi facetami. Co tu mówić? Piękna Vicky, przepiękna. Czy te oczy mogą kłamać w ogóle? No, coś cudownego. A tam za nią jest, mam nadzieję, jej anioł stróż. Naprawdę chciałabym uchylić nieba tej dziewczynie. Trzymam za nią kciuki. Ona mnie w ogóle wzrusza, ja się boję, że się zaraz poryczę. Wzrusza mnie strasznie i tyle w temacie. Nie mogę. Przepraszam was. No, macie ciotkę Klotkę. O, mamuniu. To jest sprzed potopu szwedzkiego zdjęcie. Jeszcze Stanika nie nosiłam wtedy, z tego co widzę. Marylka, moja ikona. Klękałam przed telewizorem, będąc dzieckiem, kiedy ją widziałam. Bardzo kocham Marylę. Ona to wie. Marylko, I love you.